Wielki Brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl. Wielki Brat ma dla was kolejne zadanie wiosenno-porządkowe. Podzielcie się na dwie grupy. Pierwsza grupa zajmie się malarstwem, druga grupa zajmie się ogrodnictwem. Malarze! Poczekajcie. Ej! Malarze przebiorą się w odzież ochronną, przygotują dom do malowania i zamalują napisy, które zostawili na ścianach poprzedni mieszkańcy domu Wielkiego Brata. Ogrodnicy przebiorą się w odzież ochronną i przygotują donicę, ziemię i sadzonki, a następnie zaaranżują w ogrodzie mały ogródek. I dobra. Na grupy. Poczekajcie, muszę wiedzieć. Ogrodnicy z tej. Ej, nie, to... Bez sensu, no bo by przydało się, no to nie wiem, ja dojdę do malarzy, żeby ktoś był ten. Przecież on jest wysoki, będzie łatwiej malował mu się. No i tak się nie podzielimy równo, to musi być 5 i 6. Ale mamy krzesło, my sobie damy radę, ale ja oczywiście zapraszam. Nie, no to ja pójdę, to chcesz wolić w ogrodzie? To ja pójdę. To ja zostanę tutaj. Jest okej. Nie jest okej. Nie, dobra, Nikuś, co ty chcesz robić? Malować czy ten? Muszę cię pomaluję. No to... Dobra, to poczekaj, idź. No to jedno... No. No wy się zajmiecie, chcecie... Bo nie ma ścian malować. Wy chcesz też ogród? No. Dobra, to co? Zabieramy się? To ja chciałam powiedzieć tak. Gulczas i Sasza, kochamy was. Napisała to Michał i Angela. Klaudia! I oni ich kochają. Ale my byśmy po kolei robić. Ja się że Gulczas, to jest napisane Marcin, twój misiu. Czyli Gulczas bardzo lubił Millera. I to jest, zwał jego misiem. Czyli to jest taka uznanie, taki wyraz takiej sympatii w stosunku Gulczasa do misia, czyli Millera. Tak jest. Gulczas i Sasza też się lubili. No i myślę, że byli takimi bezproblemowymi osobami, które lubiły całą resztę. Zgadzam się z tobą. To jest napisane oj Michał i Angela. Tak jakby z troszeczkę usta i serce przebite. Być może Michał Angela kochał się... Angela. Być może Michał kochał się w Angeli. Aczkolwiek tak. Angela miała męża i Michała nie chciała. Tak. No wy malowałeś coś kiedyś, czy nie? No dlaczego bym miał nie robić? Nie, no ja pierwszy raz tam tylko robię, dlatego się pytam. Nie, no to nie raz malowałem. Ładnie ci wyszło? No chyba. To się postaraj. To nie ma filozofii, trzeba machać pędzlem równo. Dokładnie. To nie ma w tym filozofii. Ale zostawiliście tego tak jak teraz. Ale to się zejdzie, kobieto. Będzie to większość, wiesz, to jak wyschnie, jeszcze się pomaluje po całości, to nie będzie widać. Zamalowałaś? Weź mi pomóż ten, złap mi co to ty robisz? Tutaj. O, ale dalej.